Pisząc zapytania w linku, na pewno spotkałeś się z takimi metodami jak first, first or default, single oraz single or default. Dzięki nim możesz pobrać jeden wiersz z listy, ale czy zastanawiałeś się kiedyś, czym różnią się te cztery metody, która z tych metod będzie najlepsza w konkretnej sytuacji? W dzisiejszym odcinku odpowiem Ci na te pytania. Przedstawię Ci także podstawowe różnice pomiędzy nimi. Cześć z tej strony, Kazimierz Pin. Witam Cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję, jak zostać programistą programistą.net. Zapraszam Cię teraz przed ekran mojego komputera, gdzie przeanalizujemy po kolei kilka przypadków użycia tych czterech metod. Przygotowałem wcześniej mały projekt o nazwie Book Store, a w nim m.in. klasę Book, która ma kilka właściwości, m.in. ID, nazwę. Cenę i kategorie. I następnie w metodzie main zainicjalizowałem nową listę tych książek, która zawiera 6 elementów. Dzięki metodom first, first or default, single oraz single or default możemy pobrać jeden konkretny element z tej listy. Na przykład, jeżeli będziemy potrzebować pobrać element z najwyższą czy najniższą ceną, albo o konkretnej nazwie, to wtedy możemy skorzystać z jednej z tych metod. Przeanalizujmy teraz dwa różne przypadki. Załóżmy, że chcemy pobrać jedną książkę o wartości 10, czyli w naszej liście mamy takie książki 2, oraz chcemy pobrać jedną książkę o wartości 11 i takiej książki nie mamy w naszej liście ani jednej. I zobaczmy, jak to będzie wyglądać z tymi naszymi metodami. Także na początek. Użyjemy metodę first i spróbujemy pobrać pierwszy element o wartości 10. Także book price ten to się równa books first. Musimy tutaj dodać odpowiedni namespace, czyli system linku. I interesuje nas książka o wartości 10. OK. I teraz drugi przypadek. Interesuje nas również książka o cenie 11. Uruchommy teraz aplikację i zobaczmy, jak nasza aplikacja się zachowa. Pierwszy przypadek, czyli chcemy pobrać książkę o wartości 10, i tutaj zgodnie z oczekiwaniami została pobrana książka pierwsza. Natomiast w drugim przypadku, gdzie próbujemy pobrać książkę o wartości 11, i takiej książki nie ma w ogóle w naszej liście. To wtedy zostaje rzucony wyjątek system invalid operation exception, który nam mówi o tym, że po prostu nasza lista nie zawiera takich elementów. Także jeżeli chodzi o metodę first, to w przypadku, gdy jest więcej wartości spełniających warunek, to zostanie zwrócona tylko pierwsza z nich i to kończy dalsze przeszukiwanie listy. Jeżeli first nie znajdzie żadnego obiektu, który spełnia warunek, to zostanie rzucony wyjątek system invalid operation exception. Zobaczmy teraz na ten sam. Przykład, lecz z użyciem metody first or default. Tak samo w pierwszym, jak i w drugim przypadku. Także uruchommy znowu aplikację. W naszym pierwszym przypadku została oczywiście znowu zrzucona pierwsza książka, a w drugim przypadku zauważ, że tym razem nie został zrzucony wyjątek, ale został zrzucony null, czyli wartość domyślna. Także, jeżeli jest więcej obiektów spełniających warunek, to gdy użyjesz first or default to zostanie zrzucona tylko pierwsza z nich i to kończy dalsze przeszukiwanie jeżeli first or default nie znajdzie żadnej wartości która spełnia warunek to zostanie zrzucona domyślna wartość no i w naszym przypadku to jest 0 super przejdźmy teraz do kolejnej metody czyli metody single także uruchommy naszą aplikację przejdźmy dalej i jak widzisz, tutaj w tym pierwszym przypadku został rzucony wyjątek system invalid operation exception, który mówi nam o tym, że nasza lista zawiera więcej niż jeden element spełniający przekazany warunek. Zobaczmy jeszcze, jak to będzie w drugim przypadku. Tutaj sobie chwilowo zakomentuję ten pierwszy. I zobaczmy na ten drugi przypadek. Jeżeli teraz uruchomię aplikację, przejdę dalej. To również otrzymaliśmy wyjątek system invalid operation exception i. Wiadomość, że nasza lista nie zawiera elementu, który spełnia ten warunek. Także, jeżeli jest więcej obiektów spełniających warunek, to przy użyciu single zostanie rzucony wyjątek system Invalid Operation Exception. Podobnie, jeżeli single nie znajdzie żadnego obiektu, który spełnia warunek, to również zostanie rzucony wyjątek system Invalid Operation Exception, z tym, że tutaj z inną wiadomością błędu. Na koniec przeanalizujmy jeszcze Single or Default w obu przypadkach. Zobaczmy, jak tym razem to się zachowa. Także uruchommy aplikację. Zauważ, że w pierwszym przypadku, gdy mamy dwa elementy spełniające warunek, to znowu dostajemy tutaj wyjątek system invalid operation exception, który nam mówi o tym, że więcej niż jeden element znajduje się w tej liście. Jeżeli chodzi o drugi przypadek, to zauważ, że tutaj został zwrócony 0, czyli wartość domyślna dla naszego obiektu. Także, jeżeli jest więcej obiektów spełniających warunek, to przy użyciu Single or Default zostanie rzucony wyjątek system Invite Operation Exception. Jeżeli Single or Default nie znajdzie żadnego obiektu, który spełnia warunek, to zostanie zwrócona domyślna wartość, no i w tym przypadku, jest to 0. Także podsumowując te metody, w jakich sytuacjach stosować jakie wyrażenia. Po pierwsze, jeżeli wiesz, że powinien być tylko jeden rekord, czyli single spełniający dany warunek i nie może być więcej niż jeden, to wtedy powinieneś użyć single lub single or default, w zależności od tego, czy oczekujesz wyjątku, e, czy wartości domyślnie, gdy nie będzie rekordu spełniającego warunek. Po drugie, jeżeli interesuje się tylko pierwszy rekord, czyli first, spełniający warunek i nie ma dla Ciebie znaczenia, że może być więcej rekordów spełniających ten warunek, to powinieneś użyć first lub first or default, w zależności od tego, czy oczekujesz wyjątku, czy wartości domyślnej, gdy nie będzie rekordu spełniającego warunek. Pamiętaj też o tym, że wyrażenia first i first or default jest szybsze niż single or single or default, ponieważ już po znalezieniu pierwszej szukanej wartości dalsze przeszukiwanie kolekcji jest zakończone. W tym odcinku przedstawię Ci podstawowe różnice pomiędzy czterema popularnymi metodami linku. Pamiętaj, że nie do każdej sytuacji nadają się wszystkie z nich. Staraj się wybierać odpowiednie metody, w zależności od sytuacji, wtedy Twoje zapytania będą na pewno bardziej wydajne. Mam nadzieję, że ten film Ci się spodobał, jeżeli tak to koniecznie dołącz do mojej społeczności, zapisz się na darmowy newsletter, gdzie co tydzień dzielę się wartościowymi materiałami, w szczególności dotyczącymi C-Sharpa i platformy .NET. Nie ominą Cię też wtedy żadne nowe materiały i bonusy. Zapisy są darmowe, a link widoczny jest również w opisie pod tym filmem. To wszystko na dzisiaj, do zobaczenia w kolejnym materiale.